Według nieoficjalnych wyników jesteście tuż za podium. Jak się jechało? Fajnie się jechało. Pierwszą pętlę jechało się bardzo fajnie. Na drugiej pętli mieliśmy małe problemy z hamulcami, stąd ta strata. A same trasy, jak w ogóle oceniasz swój występ w imprezie? Znaczy jesteśmy bardzo zadowoleni, bo przejechaliśmy rajd w miarę czysto. Na pierwszym odcinku mieliśmy przygodę, ale to chyba jak wszystkie załogi. A potem już czysto, także bez żadnych problemów. I naprawdę bardzo fajny, bardzo szybki rajd. 28. Wiesław, Ingram i Krzysztof Janik. Automobil Klub Limanowa, Automobil Klub Śląski. Honda Civic panowie podróżowali, jak widzicie. Panowie, również was poprosimy o to, abyście podsumowali wasz występ dzisiaj. No, chyba jest rewelacyjny mój życiowy wynik. Zdradzimy, które to miejsce? Czwarte w generalce. Czwarte w generalce, a więc otarli się o podium. A jak się jechało? Brawa oczywiście. Jak się jechało po naszych OS-ach? Szybko. Szybko, to najważniejsze. Szybko i szczęśliwie. Samochód cały, kierowcy zadowoleni. To załoga, która zajęła czwarte miejsce. Gorące brawa raz jeszcze. Numer 28. Wiesław Ingram, Krzysztof Janik. Automobil Klub Limanowa, Automobil Klub Śląski. Podróżowali w klasie N3 po naszych trzech OS-ach. Gratulacje, dziękujemy bardzo.